Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane moje siostry, bracia, ściskam was na początek bardzo mocno. Mam nadzieję, że jesteście, macie serce gorące, pełne miłości do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, do naszej Matki Najświętszej, kochanej. Kochani, tutaj jest kostucha straszna w tej Medjugorje dzisiaj. Jest normalnie taka kostucha, chyba gorzyk w Kielcach, nie? Kochani, cóż wam dzisiaj chcę powiedzieć, tak sobie idę i rozkminiam takie pewne sprawy. Nawet rozkminiam sobie to, nie wiem czy powinienem, ale no, czy to jest takie moje spostrzeżenie bardziej, nie? Co się dzieje z takimi czasami, na tym Facebooku, na tych internetach, przez tą pandemię, przez tego wirusa. Nie tylko mi się wydaje, zaczęło się już to wszystko jakby tak uwypuklać, jakoś to tak bardzo, jeszcze przed tą pandemią, nie? I tak, kochani, tak sobie myślę, że człowiek, który żyje jakoś tam, nie wiem, ma jakiś pokój w sercu, ma jakąś radość, to zawsze jakoś udostępnia na tym Facebooku takie jakieś takie zgodne z jego jakby, zgodne z jego duszą, zgodne z jakimiś jego przekonaniami, z tym, przepraszam, się trochę zmachałem, z tym, co wierzy, prawda, tak jakby czym żyje. I na przykład załóżmy, ktoś zawsze na przykład, że ludzie załóżmy jak kłócą się ze sobą, tak, to zawsze próbują odnaleźć taki fragment z Pisma Świętego, zarzucić drugiego tym fragmentem, jaki, tak mi się wydaje, że jak sam żyje, co ma w środku, na przykład załóżmy, nie wiem, gniewa się na kogoś, tam nie wiem, złości się, że tam coś, ktoś ma, nie ma racji, to próbuje na siłę udowadniać i zarzuca później fragmentem, że Pan Jezus był też się gniewał, że wjechał tam do przykupni w świątyni, porozwalał. I tak jakby chce się usprawiedliwić i szuka taki fragment Słowa Bożego, żeby się usprawiedliwić. Mam takie wrażenie, nie? To tak by, kochani, zobaczcie. Ja to myślę, żeby się nie wdawać, żebyście się, kochani, nie wdawali w żadne dyskusje jakieś takie, żebyście się nie dali sprowokować, bo będziecie tracili pokój ducha, kochani, pokój ducha. Lepiej ten czas spędźcie sobie, kochani, na modlitwie, naprawdę, na kolanach. Przed Jezusem, przed obrazem Jezusa Miłosiernego, tam gdzie jest napisane na dole: Jezu, ufam Tobie. I się zastanowić tymi słowami, razem wspólnie pomodlić się, że to będzie lepiej korzystne dla was, dla waszego ducha. Zobaczcie. I oni sami się, oni jak to się mówi, sami się powybijają może, nie? Ci, co tak się nienawidzą, ze sobą kłócą się, bo ty zostawisz ich, no to oni już nie będą się z tobą kłócić, zostawiasz ich, nie? I tak naprawdę oni sami później ze sobą się kłócą, jak wszyscy ludzie będą ich zostawiali, ci co są mądrzejsi i wolą się pomodlić niż się kłócić, zdawać się w jakieś spory, no to później oni, kochani, sami się powybijają, tak w cudzysłowie mówiąc, nie? No bo co? No bo, kochani, zobaczcie, tak jak jest, kiedyś oglądałem taki film, chyba serial bodajże Pitbull, nie? I tam w tym serialu było coś takiego, mnie bardzo to takie światło we mnie wlało, teraz przypomniało mi się, że właśnie, że w tym filmie było coś takiego, że właśnie, że jak mafia, zobaczcie jak mafia była, nie? Jakaś tam Pruszkowska, Wołomińska, gdzieś tam na wybrzeżu, Szczecin tam, nie? Ten jakiś tam... I zobaczcie, że oni nawzajem się zaczęli wybijać, nie? Zaczęli się wybijać, bo jakaś tam pycha, nie? Bo jakaś tam chęć władzy, chęć udowadniania czegoś, nie, że jestem lepszy, że jestem mocniejszy, że ja mam więcej żołnierzy, że ja jestem to, że ja mam tu, nie, takie, że ja chcę tu rządzić, nie, i tak samo gdzieś tam mam takie wrażenie, że ludzie gdzieś chcą, żeby ich słuchano, takie, że to ja mam rację, moja prawda, nie, to nie, to twoja, ty nie masz prawdy, ja mam prawdę, nie, to tylko tak, kochani, prawda jest w Kościele katolickim, no czego tu więcej szukać? W Kościele katolickim, no czego więcej? Jeżeli szukacie gdzieś poza Kościołem katolickim, to nie znajdziecie pokoju serca, bo Kościół katolicki ma sakramenty. Kochani, Jezus dał nam sakramenty w Kościele katolickim. Kościół katolicki daje nam włóczaniec. Kościół katolicki daje nam broń do tego, żeby być zbawionym, no, żeby modlić się do Matki Najświętszej, żeby pośredniczyła dla nas żebyśmy obfitowali we wszelkiego rodzaju łaski potrzebne do tego, żeby żyć z Panem na co dzień, a jakby się nie kłócić. Wystarczy, dobra, raz powiedziałaś coś, zobaczcie, że Pan Jezus coś mówi do faryzeuszy, wy groby pobielane, tacy, nie tacy, nie, że tylko na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz jesteście pełni trupich kości, tam czy jakieś dzierstwa, nie, że dajecie wam, dajecie tylko na tą dziesięcinę, tylko to, co wam zbywa, zobacz,
przyrównał wdowę, nie? Że ona najwięcej dała. Także to długo można było rozkminiać, by było to, nie? Ale zobaczcie, no, on mówił tylko i odchodził. Nie chciał się wdawać w spory żadnym z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Zobaczcie, no. Także nie wdawajcie się w spory, kochani. Pójdźmy lepiej razem sobie. Teraz idę właśnie na modlitwę różańcową do Matki Bożej. Podziękować jej za dzisiejszy dzień, za to, że urodziła dla mnie Boga, że zgodziła się urodzić Boga, że jest taka cudowna, piękna, czysta. Bardzo ją kocham. I idę sobie się pomodlić lepiej niż tam się wdawać w jakieś spory. Także cóż, kochani, no. Jest moc, nie? Jest moc. Kościół katolicki daje sakramenty, pamiętajcie. Sakrament spowiedzi, pokuty i pojednania. Nic, nigdzie indziej nie znajdziecie tego. Pamiętajcie. Oczyszczenie jest najważniejsze. Czyste serce. Później jest czyste serce, przyjmujesz Pana i Zbawiciela. I tylko Kościół katolicki ma naszego Zbawiciela, którego możesz przyjąć. Także kochani, no. Różaniec, modlitwa różańcowa, krąga do Bożego Miłosierdzia, Pismo Święte. Zostawcie spokojnie, niech sobie się kłócą, pa. Także miejcie pokój w sercach, nie traćcie tego pokoju, nie wdawajcie się w jakieś awantury. Kochajcie Jezusa całym sercem, módlcie się za ludzi. Będzie git, kochani, no. Niech wam dobry Bóg błogosławi, ściskam was z całego serduszka. Będę was polecał dzisiaj Matce Najświętszej i niepokalanemu sercu, żeby wybłagała nam wszystkim taką miłość do Pana, jaką ona miała. Taką wiarę, jaką ona miała, niezachwianą wiarę, żebyśmy się nie bali, nie lękali. Pamiętajcie, że wiara, przeciwieństwem wiary mi się wydaje, że jest jakiś lęk, strach. I tyle, no. Pokój, dobro. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Lecę.